Państwa bardzo serdecznie tutaj na wystawie. Studentek drugiego roku międzyuczelnianego kierunku artyterapia. Przed Państwem tutaj mamy zarówno studentki, ale również opiekunów, czyli panią Judytę Bernaś, panią Katarzynę Dziubę, studentki, które tutaj wystawiają u nas pracę, to Anna Gawron, Julia Goik, Zuzanna Górnicka, Aneta Gruszeczka, Karolina Michalkowa, Maria Migas, Anna Mikołajczyk, Agata Pielach, Magdalena Pietryja, Lea Podlipny, Rosalia Pokorska, Wiktoria Różecka, Dominika Super i Monika Wiernicka. Dzień dobry, chciałam bardzo serdecznie Państwa przywitać. Drugi raz gościmy w Bibliotece w Żorach. W tym roku mamy okazję się z Państwem widzieć. W ubiegłym roku była ta ekspozycja przed nas przygotowana, Państwo odwiedzaliście. Teraz jesteśmy wszyscy razem, więc możemy obejrzeć, ale też porozmawiać na temat tych prac. Tytuł wystawy to Czułek wstydliwy, czyli mimoza wstydliwa. To ta roślina, która jest bardzo wrażliwa na dotyk. I to jest temat przewodni tej wystawy, bo studentki artoterapii obecnie czy dzisiaj występują w takiej podwójnej roli. To znaczy z jednej strony jako artoterapeutki przyszłe będą musiały, czy też powinny rozmawiać w taki sposób z innymi osobami, żeby je nie urazić i żeby tę osobę otworzyć na siebie. A z drugiej strony dzisiaj są takimi tułkami wstydliwymi, ponieważ prezentują swoje prace Państwu. Ja skieruję swoje słowa do dziewczyn, czyli do autorek realizacji. I chcę Wam bardzo serdecznie podziękować i pogratulować takiego właśnie specyficznego stosunku do przedmiotu, do tej realizacji, do tego, że właśnie pozwoliliście sobą kierować, ale że też, mam nadzieję, doceniacie i czujecie to, że właśnie wasza wrażliwość przynajmniej w jakiejś części tutaj wybrzmiewa. I ja jestem ogromnie zaszczycona, że mogłam pracować z panią profesorą w tym semestrze właśnie na tym kierunku, bo to dla mnie debiut, że właśnie pracowałam na artyterapii. Także bardzo, bardzo dziękuję, bardzo gratuluję i też dziękuję Państwu za obecność, bo to dla tych pań, dziewczyn dzisiaj ogromnie ważne. Także bardzo dziękuję. Ja jeszcze może dodam, że te realizacje, które Państwo widzicie, one wypływają z wnętrza dziewczyn, z ich zauważonych problemów społecznych, ale też potrzeb innych osób. I tak prowadzimy przedmiot, żeby później te realizacje, które Państwo dzisiaj widzicie, mogły w następnym etapie przerodzić się w warsztat terapeutyczny. Bardzo często jest tak, że już na tym etapie studentki i studenci, bo akurat dzisiaj jest grupa studentek, ale w ubiegłym roku był jeden pan z nami, później stają się po prostu warsztatem artoterapeutycznym. Więc to są pierwsze kroki w ich przyszłym zawodowym życiu i mam nadzieję, że te doświadczenia, które właśnie zebrano na naszym przedmiocie, uda się później w to życie zawodowe wpleść i będą dalej robić to, co wybrało, to, co kochają. Ja myślę, że bardzo ważne jest to, że my chciałyśmy podziękować Paniom. Ja myślę, że cierpliwość to była chyba do nas, że Pani mówi tutaj, że my miałyśmy mieć cierpliwość do Pani. Absolutnie myślę, że to było na odwrót, to było bardzo dużo godzin spędzonych razem z nami, bardzo dużo elementów, które sprawiały, że dawały nam Panie inspirację. Myślę, że było dużo momentów, kiedy już wiele z nas chciało się poddać i mówiło, że nie, to jest wszystko bez sensu, ale jednak później coś sprawiało, że dalej brnęłyśmy i próbowałyśmy tworzyć, kreować te rzeczy, które tutaj Państwo dzisiaj mogą zobaczyć. I myślę, że jest to zasługa nas, ale jak zarówno też pań, za co myślę ogromne brawa w tym momencie się należą.
taki mały akcent, jaki czułek, taki mały, taki właśnie... Ja w swojej pracy chciałam opowiedzieć o samotności, o takich samotnościach, które dotykają czy mnie osobiście, czy ludzi w moim otoczeniu, o samotności, która może mnie dotykać, kiedy jestem zupełnie sama, ale też takiej, która może mnie dotykać, kiedy jestem w otoczeniu innych ludzi. Takiej wynikającej z niezrozumienia, z być może niechęci tego zrozumienia. I praca, która powstała, jej ruchome elementy miały za zadanie to, żeby umożliwić innym ludziom opowiedzenie o tym, czego oni doświadczają osobiście. Nie chciałam narzucać mojej interpretacji samotności, ale dać szansę własnej, swobodnej wypowiedzi. Projekt Marzenie został zrealizowany podczas Sylwestra z Ubogimi w Katowicach. Na początku miał dotyczyć ubogich, ale ostatecznie dałam wypowiedzieć się i wolontariuszom, i naszym gościom. I jak się okazuje, nasze marzenia niewiele się od siebie różnią. Myślę, że ten projekt pokazuje przede wszystkim, że nieważne kim jesteśmy po prostu ludźmi. Myślę, że w tych cytatach, które są odpowiedzią na pytanie o nasze największe marzenie, każdy może znaleźć tak naprawdę swoje i utożsamić się z tymi cytatami, bo chyba każdy chce i potrzebuje tego, żebyśmy po prostu byli dla siebie wzajemnie wsparciem, żebyśmy poświęcali sobie więcej czasu. No i o tym tak naprawdę ten projekt opowiada. Przeprowadziłam warsztat na temat szczęścia w bibliotece. Uczestniczki podczas niego mogły odpowiadać na pytania, co to jest dla nich szczęście, jak szczęście rozumiały w dzieciństwie. Na końcu na wspólnej przestrzeni mogły sobie złożyć życzenia, dużo szczęścia w taki nietypowy sposób. Zaobserwowałam, że uczestniczki były bardzo zaangażowane w sam proces i mogły z niego odejść, z tego warsztatu, bardzo spełnione, rozluźnione, otwarte i szczęśliwe. Moja praca nosi tytuł Versus i podejmuje temat lęku oraz walki z samym sobą, którą toczymy tak naprawdę każdego dnia. I głośno często o niej nie mówimy, ponieważ jest nam wstyd, ale właśnie tą problematykę starałam się przybliżyć poprzez moje fotografie. Inspiracją do stworzenia tego projektu były kobiety z mojego rodzinnego domu. Myślę, że każdy z nas posiada swoją własną maskę, ale pytanie brzmi, czy jest gotowy się jej pozbyć. Ja chciałam opowiedzieć o swoim projekcie. Jest to praca pod tytułem Rozwinąć skrzydła. Tym, co zainspirowało mnie do stworzenia tego projektu, jest taka wiara we własne marzenia. Ptaki, które tutaj widzimy, są symbolem wolności i takiej wiary właśnie we własne siły, ponieważ ptaki od zawsze inspirowały ludzi i one na swoim przykładzie pokazują nam, jak za pomocą właśnie własnego wkładu, własnej wiary w siebie, wzbić się w powietrze, ponieważ ptaki siłą własnych skrzydeł pokonują siłę grawitacji, przez co mogą osiągnąć wyżyny nieba. I miała to być taka metafora właśnie takiej wiary w siebie, ponieważ często słyszymy od niektórych osób jakieś takie komentarze, które podcinają nam te skrzydła i przez to boimy się podjąć inicjatywę, boimy się zawalczyć o te nasze marzenia. A właśnie moim projektem, celem mojego projektu było pokazanie to, że nie ma się czego bać, że trzeba w siebie uwierzyć i zawalczyć o te swoje marzenia. Projekt arty terapeutyczny, który stworzyłam, nosi tytuł Zaplątanie, odplątanie. Bazuje on głównie na tworzeniu makram i łapaczy snów. W tym projekcie głównym aspektem jest ten aspekt arty terapeutyczny, ponieważ w trakcie tworzenia makram i łapaczy snów skupiałam się głównie na ciszy, na tym, aby wszystkie moje myśli, moje przekonania błędne, moje jakieś emocje, które są nieprzepracowane w moim ciele, zostały oddane tym sznurkom i tej materii, która jest w zasadzie taka bardzo, bardzo delikatna i często, żeby móc coś stworzyć, potrzeba ogromnego skupienia i
wyłączenia tego umysłu, który cały czas pędzi i ten taki motyw medytacyjny, mindfulness miał dla mnie szczególne znaczenie i robiłam te makramy w momencie, makramy łapacze snów, w momencie, kiedy przechodziłam taki dość intensywny moment w moim życiu, kiedy poszukiwałam trochę swojego ja, taki moment filozoficzno-transcendentalny i chciałam, żeby przez te sznurki, przez to oplatowanie i odplątywanie tych rzeczy, które niekoniecznie wyszły, wszystko tak naturalnie płynęło, tak jak w życiu. Chciałam się nauczyć takiej obserwacji tych myśli, żeby się w nie nie angażować. Także jestem bardzo wdzięczna za to, że pani Judyta dała mi taką przestrzeń na to, abym mogła w jakiś sposób wyrazić te wszystkie swoje jakieś lęki, przekonania, myśli i oddać je tej delikatnej, ale jakże pięknej materii.